Мені повезло, я знайшов 100 гривень в траві тільки що. О, і то ще не все. Біля тих 100 гривень ще 100 євро було. О, а ви знаєте що? З того часу в мене як по маслу пішло. О, збувається все. Просто треба дуже сильно вірити в то. Why me crank it, why me roll? Why me crank that soldier boy, that Superman that hoe? Now why me you crank that soldier boy? Why me na wyjeździe naszym. Jest bardzo fajnie, jest właśnie Poznań. Pozdrawiamy z Poznania. To wszyscy śpią? Nagrywasz? Gra muzyka, zimno jak na Syberii. No, ale wieje wiatr, zachmurzenie duże. Łukasz, połknij tą bułeczkę. Cześć panie, cześć. Co tam z tego? Jak ci się jedzie? Opowiadaj. Bardzo dobrze mi się jedzie. Jezusu Chrystu, drodzy bracia i siostry. Jesteśmy właśnie na pielgrzymce, która wyruszyła. Razem modlimy się, zmagamy się z daleką podróżą. Dzisiaj drugi etap, który jest najdłuższy z tych trzech etapów. A ile macie dzisiaj do przejścia? Przeszło 35 km. No to bardzo dużo. Mam nadzieję, że Bóg pomoże nam, żeby nogi były lekkie i było mało odcisków. Właśnie mamy przed sobą dwie dziewczyny idące w tejże pielgrzymce, Paulinę i Olę i Łukasza z tyłu. Dziewczyny, jakie są wasze wrażenia, jak się idzie? Powiedzcie, co wam w duszy gra. Jest gorąco. A oprócz tego? Dajemy radę. Witamy bardzo serdecznie. Oto zmachany Andrzej. Powiedz, co zrobiłeś przed chwilą? Rozwaliłem krótkofalówkę, ale działa. Ale działa. No to nie rozwaliłeś, to tylko uszkodziłem trwale. A znaleźliście i nie znaleźliście to, co mi spadło. Wszystko znaleźliście. Wszystko znalezione, tak. Nie działa. Nie działa, działa. Działa. Pomachajcie ładnie. Pomachajcie, bo to film. Widzicie? Ale to jest film? Tak, to film jest. To film? To możecie pomachać. Hello. O, ale ładnie. Marta. Gdyby to tu podjechać. Ja się. Cześć Kuba. Przedstaw się, powiedz
dlaczego przyjechałeś w to miejsce, w jakim celu i co masz zamiar tu robić, co cię nakłoniło? Przyjechałem, żeby się modlić. Żeby się modlić? Rozwiń swoją myśl. Żeby się modlić, żeby pomagać tutaj, żeby było szybciej. Było szybciej. A... Chęć, po prostu wiedziałeś, że chcesz tu przyjechać i podświadomie, w duszy. Podświadomie i Kasia mi powiedziała. Co jest w Chrystu, Paweł? A na jaki? Co ciebie nakłoniło, żeby wziąć udział w tegorocznym obozie roboczym w monasterze w Turkowicach? Tak, zobacz, to jest, sałata chyba lodowa. Masłowa. A nie, to jest. Aha. To jest chyba jakaś może włoska, czy jakaś tam. Jak to wam. Maciej, jak się obsługuje pielgrzymkę w tym roku? Powiem szczerze, że ludzie są z roku na rok coraz gorsi, w ogóle są niezdyscyplinowani. Tutaj wiozę chłopca, który dzisiaj bardzo dużo narozrabiał, teraz odbukotowywuje tutaj z tyłu. Jest bardzo grzeczny, pokaż chłopca. Tutaj Piotr Banzarewicz ze służby medycznej udzielił mu dzisiaj fachowej pomocy. Gdy było trzeba pomóc mu, to on zawołał panią Osypiukową i ona udzieliła mu pierwszej pomocy. Piotrek stał i kamerowo i robił notatki na studia, żeby później pokazać swoim kolegom. Panie Andrzeju, jak pan sądzi, co w tym roku jest takiego nadzwyczajnego w tej naszej corocznej już pielgrzymce? Stało się to tradycją? Moim zdaniem w tym roku zdecydowanie podniósł się poziom ciastek w Zabłociu. Murzynek był w tym roku bardzo dobry. Możesz już śpiewać. Nie robię zdjęcia. A co? Normalnie nieś. Nagrywam. Yeah.
слыша голосок. Припомню я забытые свидания. Три жердочки, березовый мосток над тихой речушкой без названия. Прошу тебя в час розовый напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновой заре, как дорог край березовый малиновой заре. Głowy na boki! Idę! Cześć! O Boże! Pospadali, ej! Dobra, jedziecie! Idziemy? Jedziecie, pospadali! Lewa, prawa! Lewa! Pomachajcie! Się tak ustawiliście z przodu. Dobrze, mamy imprezę, kręćcie, kręćcie, bo ja muszę klawać kręcy. Impreza! Bardzo chciałem też tu bajka. Chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. No, chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. Chodź na kolana i nie mów, że nie wypada. Zobaczcie, jeszcze kręci.